Siemanko, ja jestem Lucek. Dzisiaj opowiem wam o filmie Need for Speed, który ma być zaprezentowany już 20... Właściwie premiera jego ma się odbyć 21 marca w polskich kinach. Zdaje się, że za granicą jest już opublikowany i pojawiły się jego pierwsze seanse. Natomiast mnie niepokoi jedno, że tyle złych ocen jest na temat tego filmu. Dlaczego jest tyle złych ocen jeszcze przed premierą w Polsce? Dlaczego pisze się o tym w Polsce? Ja chcę iść do kina i chcę czerpać z tego filmu. Bo tak, jeśli ktoś pokazuje te oceny o tym filmie i pokazuje je tak publicznie na, powiedzmy, gram.pl, to ja idąc do kina już od razu jestem nastawiony, że to będzie gówno, totalny shit i... To samo to nastawienie będzie psuło moją frajdę z tego filmu. Ja nie idę tam po to, żeby, nie wiem, doszukiwać się jakiejś zajebistej fabuły czy czegoś w tym rodzaju. To jest film akcji i oczekuję od tego filmu, że dostarczy mi odpowiednich emocji, a nie, że zaraz będę tutaj płakał, że będzie głęboka fabuła. Koleś wychodzi z więzienia, chce się odegrać na innym kolesiu, ponieważ jego ilość inteligencji wynosi mniej od kanapki z serem, ale mi to nie obchodzi. Dużo osób mówi, o to nie będzie to samo co Fast and Furious. Ale kurczę, jak wyglądała pierwsza część Szybkich i Wściekłych? Totalna tandeta, no ludzie, taka jest prawda. Nie oszukujmy się, tam była też jakaś tandetna fabuła, jakieś takie tandetne teksty, bardzo jakieś takie wapniarskie. Właściwie, tak odbiegając w ogóle od tematu Need for Speed'a na chwilę, to wydaje mi się, że te wszystkie filmy akcji są tworzone w takim... Znaczy, ja jak byłem mały, to myślałem, że te filmy akcji są tworzone dla dorosłych, że są takie z tym humorem takim dorosłym, a jak jestem teraz większy, to widać na złączonym obrazku, to wydaje mi się, że te filmy są tworzone właśnie dla młodszych odbiorców. No ale wracając do Need for Speed'a, do tematu filmu. Wiecie co? Nie patrzcie na te oceny, nie patrzcie na to, kto jak tam ocenia jakiś tam The New York Daily News. Nie patrzcie na to, że oni tam mówią, że tam, nie wiem, pierwsze sceny są tandetne i w ogóle jakieś mi tu papiery latają, ja pierdzielę. Tylko po prostu idźcie do tego kina, zupełnie czysta kartka dla tego filmu i zapisujcie ją sobie sami. Odbierzcie ten film tak, jak chcecie go odebrać, jakbyście chcieli go odebrać. I tyle, no kurczę, ale takie naprawdę mi irytują takie informacje, że jakieś tam serwisy, jacyś tam specjaliści, jacyś tam krytycy według swoich wytycznych określili, że to jednak jest film do dupy. Nie no, niektórzy tam oceniają go, że tam ma 70 na 100 punktów, czy tam niektórzy oceniają, że 10 na 100. Nie wiem, ja na tym filmie nie byłem, chcę na niego pójść i zobaczyć i ocenić i wtedy się podzielić z wami tymi moimi przemyśleniami, a jeśli będzie gówno, to będzie gówno i tyle, ale naprawdę nie patrzcie na te oceny, no bo kurczę, psujecie sobie tylko frajdę z tego. Mogę wam podesłać link do tego newsa, dla mnie totalnie beznadziejny i nie powinniście w ogóle patrzeć na takie rzeczy. Dobra, dziękuję wam bardzo, że byliście ze mną, to były moje takie dramatyczne przemyślenia na temat newsów o filmach, a szczególnie o filmie Need for Speed, na który zresztą trochę czekałem. No i cóż, do zobaczenia następnym razem. Hej.